pana Mariusza Jagurę, który omówi nam sytuację we Francji i kontrowersje wobec wprowadzania wytycznych WHO. Dzień dobry, dziękuję. No właśnie, jak to w praktyce wygląda? Od września 2024 roku we Francji zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa, która uwzględnia edukację seksualną w formule zgodnej z zaleceniami WHO, które są zawarte właśnie w programie wspomnianym edukacyjnym, zawierającym wskazówki dla przedszkoli, szkół podstawowych i liceów pod nazwą Standardy Edukacji Seksualnej w Europie, podstawowe zalecenia dla decydentów i specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem. Podstawą prawną jest sekcja 9 francuskiego kodeksu edukacji dotycząca edukacji zdrowotnej i seksualnej. I to znamienne, że ta edukacja seksualna jest wprowadzana w ramach edukacji zdrowotnej i zresztą nie tylko we Francji. Artykuł 312-16 tego kodeksu mówi, że informacje i edukacja na temat seksualności mogą być wprowadzone przez pracowników zaangażowanych w szkolną misję zdrowotną. Jest to zgodne z zaleceniami WHO, które bodajże w 1972 roku tak zdefiniowało zdrowie seksualne. Zdrowie seksualne stanowi połączenie somatycznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów życia seksualnego w sposób, który znacznie wzbogaca i podkreśla osobowość, metody komunikowania się oraz miłość. Ta definicja w 2002 roku okazała się przestarzała i uzgodniono nową. O brzmieniu. Zdrowie seksualne jest dobrostanem fizycznym, emocjonalnym i społecznym w odniesieniu do seksualności. Nie jest jedynie brakiem choroby, zaburzeń funkcji bądź ułomności. Zdrowie seksualne wymaga pozytywnego i pewnego szacunku, podejścia do seksualności oraz związków seksualnych, jak również do możliwości posiadania dających przyjemność i bezpiecznych doświadczeń seksualnych. Powinno być wolno od przymusu, dyskryminacji i przemocy. Aby osiągnąć i otrzymać zdrowie seksualne, prawa seksualne powinny być respektowane, chronione i spełniane. I teraz we Francji ta edukacja seksualna jest prowadzona w dwóch uzupełniających się etapach, jako edukacja w zakresie życia emocjonalnego i relacyjnego dla przedszkoli w cyklu pierwszym szkolenia. To są dzieci w wieku 3-5 lat oraz szkół podstawowych 6-8 lat oraz edukacja w zakresie życia emocjonalnego, relacyjnego i seksualności dla szkół podstawowych 9-11, gimnazjów oraz liceów. Jest ona obowiązkowa i realizowana w całym kraju zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Rząd wydał wytyczne w biuletynie dotyczące, między innymi dotyczące celów tej edukacji. I celem głównym jest zwalczanie uprzedzeń, które leżą u podstaw dyskryminacji, stygmatyzacji i przemocy. Napisane jest w tym biuletynie, że edukacja seksualna to międzyprzedmiotowe i progresywne podejście edukacyjne, które ma na celu wspieranie poczucia własnej wartości, szacunku dla siebie i innych, akceptacji różnic, zrozumienia i poszanowania prawa i praw człowieka, odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej, rozwoju osobistego i edukacji obywatelskiej. Jej globalne i pozytywne podejście musi być dostosowane do wieku i poziomu edukacji, a niezbędne jest szanowanie wartości świeckich i humanistycznych. Edukacja seksualna ma być wdrażana przez specjalne sesje, które łączą się z wiedzą zdobytą w ramach programów szkolnych. A sesje te mogą być współorganizowane przez tzw. partnerów zewnętrznych i prowadzone przez przeszkolonych moderatorów pochodzących z instytucji i stowarzyszeń, które otrzymały akredytację krajową bądź akademicką. I teraz jak to wygląda w praktyce? Jedną z polecanych przez Ministerstwo Instytucji prowadzących edukację seksualną jest Stowarzyszenie OnSex Plini. Na swojej stronie w zakładce dotyczącej płci i orientacji uczy, czym jest płeć. Czy płeć i gender to samo? Nie. Poczucie bycia dziewczynką lub chłopcem, cytuję, albo jednym i drugim, albo żadnym z nich, jest sprawą osobistą i bardzo intymną. To jest właśnie tożsamość płciowa. A czym jest tożsamość płciowa? Jest to płeć, z którą się identyfikujesz. To jest szkoła podstawowa. Twoja tożsamość płciowa niekoniecznie odpowiada płci żeńskiej lub męskiej, którą nadano ci przy urodzeniu. Po urodzeniu lekarze szufladkują dzieci na podstawie ich narządów płciowych. Jeśli urodzisz się z pochwą, która jest narządem seksualnym przypisywanym płci żeńskiej, zostaniesz uznany za kobietę.
Jeśli urodzi się z penisem, który jest narządem seksualnym przypisywanym płci męskiej, zostaniesz uznany za mężczyznę. Czasami dziecko rodzi się z cechami fizycznymi i biologicznymi, które nie pasują do schematu płci męskiej i żeńskiej. Jest to dziecko interseksualne, zagubione pomiędzy płciami. A skoro płeć i gender to nie to samo, to zgodnie z teorią tożsamości płciowej można się identyfikować jako dziewczynka, chłopiec, zarówno dziewczynka, jak i chłopiec, albo pani dziewczynka, pani chłopiec. Inny przykład edukacji seksualnej ze strony polecanej przez rząd francuski. Ta strona ma polecenie rządu, agent rządowych francuskich. Brzmi tak. Dlaczego warto się masturbować? Ponieważ masturbacja daje przyjemność seksualną. Może to być stymulacja penisa, odbytu, łechtaczki lub pokoja, przepraszam, cytuję. Nie ma zacz. Są to wszystkie strefy erogenne. Możesz również czerpać przyjemność z pieszczenia innych stref erogennych, takich jak słupki, jądra, płatki łóżu. Wszystko zależy od tego, co lubisz. Jest też kwestia, jest też sekcja porad i odpowiedzi na pytania. I jedno z pytań zadane przez nastolatka brzmiało, czy dziewczynka, która robi chłopcu seks oralny, jest dziwką? Nie, dopóki nie dochodzi do wymiany pieniędzy lub prezentów, nie jest to prostytucja. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy mogą mieć pragnienia i żądze seksualne. I to nie czyni z nich prostytutek. Strona, która posiada rekomendacje rządu francuskiego, podaje szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu uprawiania seksu oralnego, penetracji waginalnej lub analnej za pomocą penisa lub zabawek seksualnych. Aktualnie ta strona po fali krytyki, dostęp do niej jest zastrzeżony. Nie każdy może ją odwiedzić, natomiast można wejść przez archiwum, przez Wayback Machine i sobie te filmy i te instrukcje pooglądać. Jest to przerażające. We Francji jest instytucja, która nazywa się SOS dla edukacji, która zajmuje się analizą tych wytycznych od 2012 roku i od długiego czasu alarmuje o poważnych nadużyciach, które mają miejsce w szkołach podczas tych sesji edukacji seksualnej, które do tej pory nie były obowiązkowe, mimo to odbywały się, to zależało od szkoły. Rodzice skarżą się, ci rodzice, których dzieci padły ofiarą instytucjonalnej, obowiązującej edukacji seksualnej, prowadzonej w oparciu o ideologię gender, skarżą się, że nie byli informowani ani o dacie, ani o treści sesji, ani o jakości czy umiejętności prelegentów, że treści prezentowane na sesjach są nieodpowiednie do grup wiekowych dzieci, że rozmawianie o seksie, używanie dorosłego słownictwa tyczącego seksualności w stosunku do dzieci, które jeszcze nie weszły w okres dojrzewania, jest bez sensu, ponieważ nie jest to dostosowane do ich etapu rozwoju fizjologicznego, emocjonalnego i poznawczego. Wiele dzieci w wieku przedszkolnym czy na etapie nauczania początkowego nie ma odwagi rozmawiać o treściach związanych z seksualnością. I w efekcie dzieci są szokowane sesjami edukacji seksualnej, które są im przedstawione jako nauczanie, które powinno być na równi z nauką matematyki bądź innych przedmiotów. Te dzieci są przełomione, zdezorientowane, odczuwają dyskomfort związany z tego typu edukacją, która dotyczy ich intymności i intuicyjnie czują, że to nie ma nic wspólnego z lekcjami zwykłych przedmiotów. W starszych klasach tematem moich wypracowań są kwestie związane z wyjaśnianiem i obroną teorii płci. Te dzieci muszą wiedzieć, co napisać, żeby obronić teorię płci. SOS na edukację opublikował raport analizujący edukację seksualną w szkołach, opracowany we współpracy z ekspertami do spraw rozwoju dzieci, nastolatków, pediatrami, psychologami, neuropediatrami, gdzie szczegółowo opisano konkretne przypadki nadużyć. Ten raport od strony 69 tego raportu dla osób zainteresowanych mogą udostępnić link. No, one szokują. Jeden z przykładów. Klasa na poziomie CM1, CM2, to jest trzecia, odpowiednik trzeciej, czwartej klasy szkoły podstawowej. Nauczyciel na lekcji wyjaśnił, co to jest masturbacja, erekcja, sperma. Omówił przyjemność płynącą ze stosunku płciowego przez odbyt i pochwę. Wyjaśnił dzieciom, że chłopcy mogą kochać innych chłopców oraz że chłopcy mogą stać się dziewczynkami przez zmianę płci. I zaprezentował odpowiednie filmy na YouTubie dotyczące reprodukcji i menstruacji dziewcząt. Kończąc, SOS dla edukacji przygotowała
petycję nie dla edukacji seksualnej, którą podpisało ponad 35 tysięcy sygnatariuszy, w tym prawie 3 tysiące lekarzy, psychologów, psychiatrów. Dzieci muszą mieć czas, żeby dorosnąć i dojrzeć do pewnych treści, absolutnie nie potrzebują w wieku 3, 5 lat, czy nawet 9, wiedzieć, co to jest masturbacja, seks analny, oralny czy niebinarny. Dziękuję.